Jesteśmy w cieszącym się złą sławą mauzoleum w Wałbrzychu. Historię tego miejsca opowie nam Tomasz Jurek z Dolnośląskiej grupy badawczej z Wałbrzycha. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam o tym obiekcie? Szczególnie jesteśmy przed Mauzoleum w Wałbrzychu, mauzoleum w dzielnicy dokładnie Psiepole. A dawniej to się nazywało Szlezyny Nechremal, czyli Śląskie Mauzoleum. Yy, ogólnie znajdujemy się w tej chwili na ścieżce dojściowej do mauzoleum, była to taka droga reprezentacyjna, tutaj prawdopodobnie wzdłuż tej drogi było kilka zniczy też na gaz, yy, później już nie było po śladu, zostały tylko takie małe wgłębienia. Yy, dokoła plazdy filadowy był otoczony szpalerem masztów sztandarowych. Znajdujemy się w miejscu takich bocznych ramion mauzoleum. Na których były gapy przedstawiające dużego orła, na, usadowionego na kuli. To właśnie mamy tutaj to miejsce. Były takie, dwie, były takie dwa miejsca po przeciwległych stronach budynku. Pamiętam z dmłodości, że one już nie były na swoich miejscach. Jedna z takich gap tu leżała kawałeczek dalej, normalnie obok, obok placu defiladowego. Na późniejszych czasach została po prostu połamana, poniszczona no i zniknęła. Jedna hula prawdopodobnie jest tutaj na terenie miasta u jednego z mieszkańców. Zachował ją. No może dobrze, bo po prostu gdzieś tam ten element nie zginął. Kiedy i w jakim celu powstało mauzoleum? To znaczy mauzoleum powstało na przełomie lat 1936-38 z projektu Roberta Tischlera jako pomnik upamiętniający 170 tysięcy poległych Ślązaków w I wojnie światowej, górników, którzy zginęli w kopalniach Śląska oraz działaczy NSDAP, którzy polegli podczas walk na tym terenie. Co ciekawe, nie, ma, nie natrafiliśmy tu ani nikt nie natrafił na żadne groby, na jakieś miejsca pochówku, czyli jest to obiekt typowo symboliczny. Jest to bardzo ciekawy obiekt, dlatego że pozostałe obiekty, to znaczy o obiekcie na górze Świętej Anny zostały zniszczone, ten obiekt pozostał. Dlaczego, dlaczego pozostał? No dlatego, że według moich badań i opracowań wynika, że ten obiekt jest wzorowany na świątyni Salomona, na świątyni jerozolimskiej. A wiemy o tym, że w Wałbrzychu po wojnie było bardzo mocne środowisko żydowskie. Podejrzewam, że oni dostrzegli powiązania tego obiektu właśnie ze swoim, ze swoim miejscem kultu. No i z tego względu, ponieważ mieli duże wpływy tutaj i w siłach bezpieczeństwa i w organizacjach takich miejskich, ten obiekt się zachował i nie został zniszczony. No, określa się go w tej chwili jako Totenburg, taka błędna nazwa do niego przylgnęła, czy znaczy jako Góra Umarłych. No niestety, czy z górze umarłych nie jest to adekwatna nazwa do tego obiektu, dlatego że no nie ma tu grobów, nie ma tu żadnych odniesień. To miejsce było jeszcze w latach 60 i 50 miejscem, gdzie tętniło życie. Nazywało to się to wtedy Wzgórze Piątego Festiwalu. Odbywały tu się imprezy miejskie, różne festyny, imprezy sportowe, świętolatawca. W amfiteatrze poniżej występowały zespoły folklorystyczne. Przychodziły tu dzieci, ludzie z kocami, były pikniki takie rodzinne. Miejsce tętniło życiem. No i w latach 60. powstał plan, żeby ten obiekt przekształcić na takie miejsce dalsze, znaczy, rozbudować o miejsce rozrywki i kultury. Miała tu powstać restauracja, miała postać miejsca parkingowe, miało to być takie miejsce kulturalne. I w tamtych czasach tak to się traktowało. Nie było to traktowane jako miejsce jakieś tam kultu, czy mie miejsce nienawiści, nazizmu, czy jakichś takich odniesień właśnie do hitleryzmu. No, traktowano to całkiem swojsko. Nie wiem dlaczego, ale tak to, wtedy, ta, tak to się wtedy działo. To miejsce, przed którym jesteśmy i wchodzimy na dziedziniec mauzoleum jest no jest takie wąskie, dziwnie, no ale ma to odniesienie do aspektów biblijnych, właśnie do ucha igielnego, przez które nie każdy mógł przejść, tylko wybrani. No i wybrani wchodzili na ten dziedziniec, to stała warta przed mauzoleum. No i nie każdemu było dane, żeby wejść do środka na dziedziniec i tam przebywać. Na środku tego dziedzińca stała kolumna, kolumna z brązu wykonana przez Ernesta Geigera. No, był to taki artysta, rzeźbiarz i malarz z Monachium. No, co ciekawe też określonej narodowości, jakoś to nie przeszkadzało nazistom, że Żydem. Kolumna była posadowiona na czterech lwach no, u podnóża. Potem była e, głowica, jak gdyby pleciona siatką. <laughs> I u góry było, była misa z płonącym ogniem, e, wsparta przez trzech młodzieńców. Ma to też odniesienia do Biblii. E, ma to do właśnie odniesienia do młodzieńców w ognistym, którzy którym nic się nie stało, przeżyli dzięki wierze. W ogóle cały, cały obiekt ma takie ślady też trochę babilońskie, z tamtych czasów asyryjskie. No i jest ulokowany, można powiedzieć, w takich klimatach blisko wschodnich. Z tego, co, się, co wiemy, co się domyślamy, to wstęp na dziedziniec no, był ograniczony. Tylko niektóre osoby przebywały. Nie wiemy, czy tu wpuszczano jakieś wycieczki, czy ewentualnie osoby postronne mogły wejść. Tym bardziej, że mauzoleum po prostu no, miało swoją jakąś wartę. Czy to była tylko warta honorowa, czy warta e, określająca wstęp do budynku tego na ten moment. Nie wiem. Mógłby Pan opowiedzieć o mozaikach? Są bardzo interesujące. Słyszałam, że były one pozłacane. A, tak, potwierdzam, były, były elementy pozłacane. Tu jesteśmy akurat w miejscu, gdzie zachowały się jeszcze kawałki tych mozaik. No, były bardzo ładne. One były dookoła właśnie tych krużganków, zdobiły te miejsca od góry. No, taki, to jest taki wzór rzymski, jak w łaźniach rzymskich, czy obrobobiegtach te, z terenu właśnie Włoch. Muszę się przyznać szczerze, że jako dziecko no, bijaliśmy kawałki tych właśnie złoconych kamyków. No, ze względu na to, że można to było potem gdzieś wymienić na znaczki lub na inne rzeczy. No była to nie taka nieświadomość dziecka, nie zdawał sobie sprawy, co to znaczy i dlaczego to tutaj jest i po co. No, i zresztą traktowano, że niemieckie to niemieckie, można te rzeczy było niszczyć. No był to błąd, takie były czasy, tak się działo, nie inaczej. Nie? No w każdym razie, no, ładnie to wyglądało i były bardzo ładne elementy. No, dobrze, że się chociaż te kawałki zachowały, podejrzewam, że za parę lat to już tego też nie będzie. Tutaj obok mamy takie, taką wyrwę po wybuchu która wiąże się z zeznaniami Niemców, którzy byli w, w dniach 8-9 maja w Wałbrzychu jeszcze. No i jedna pani w czasopiśmie Waldemburger potem napisała w artykule, że było kilka wybuchów na terenie miasta, zanim wkroczyli Rosjanie. No i był wybuch w okolicach właśnie mauzoleum. Wiąże się ogólnie to z tym miejscem, które, które tutaj mamy, tą dziurą. Nie wiemy, czy to było akurat to miejsce. Jest to faktycznie miejsce po wybuchu. Nie wiemy w jakim celu. Było odkopywane tutaj na dole część tego, tego gruzowiska, które jest poniżej. No niestety nie ma tam nic pod spodem, nie ma przejść w dół. Dlaczego to miejsce zostało wysadzone? Nie wiemy z jakiego powodu. Co ciekawe, że z lat młodości, jak pamiętam, na tym terenie i na budynku nie było żadnych znaków graficznych niemieckich określających jakieś elementy nazistowskie, czyli jakiś swastyk, gap, elementów opisujących, no jak gdyby ideologię nazistowską. Takie bardziej właśnie te elementy nawiązujące do chrześcijaństwa, nawiązujące do Bliskiego Wschodu, nawiązujące do tradycji właśnie Babilonu i czasów asyryjskich, niż właśnie do nazizmu. Jesteśmy w pomieszczeniu po lewej stronie od wejścia do budynku mauzoleum. Tutaj w tych pomieszczeniach były przechowywane elementy wyposażenia, które były używane podczas uroczystości w mauzoleum, które się odbywały. Sztandary, różne insygnia i tak dalej. To jest na pomieszczeniu za nami. Tutaj było takie malutka, malutkie miejsce, gdzie można było umyć ręce, źródełko, napić się wody. Poniżej mamy herb Wałbrzycha. Te pomieszczenia było, to pomieszczenie za nami było ocieplone, było opite boazerią, widać, że tutaj u góry, że były też stropy takie, które izolowały ten budynek. Znajdujemy się w pomieszczeniu obsługi technicznej obiektu. Dlaczego ja mój pomieszczenie techniczne? Dlatego, że tutaj w tym pomieszczeniu były elementy sterowania do znicza. Znicz był dość skomplikowanym urządzeniem, dlatego, że miał cały układ sterowania czasowego. W zależności od pory dnia i roku, wielkość płomienia, jego jasność, w ogóle kolor płomienia był regulowany. Kolor był regulowany za pomocą specjalnego zbiornika z benzolem. Po prostu w porze dziennej, gdy było dużo światła, dodawano benzolu, jak gdyby gaz przepływał przez benzol i ten płomień był bardziej żółty i był widoczny wtedy z miasta. Co ciekawe, właśnie mauzoleum jest tak zlokalizowane, że z większości miasta dawnego Wałbrzycha, dzielnic tutaj centrum, było widać ten obiekt i było widać, widać ten płomień, ponieważ on wystawał poza ponad obrys po budynku. Czy mógłby Pan opowiedzieć o piwnicach? Mamy piwnicę pod krużgankami i mamy też piwnicę pod y, częścią frontową, jak gdyby budynku, pod poszczególnymi pomieszczeniami. A, piwnice były oświetlone kiedyś, była tam instalacja elektryczna. Były też obramowania otworów wejściowych. Nie wiemy, czy były drzwi, ale były otwory wejściowe, były obramowane farbą fluorescencyjną, także w momencie, gdyby ewentualnie nie było światła, można się było poruszać po piwnicach właśnie za pomocą tych właśnie linii i oświetle, i znaków fluorescencyjnych. Dodatkowym takim ciekawym elementem jest to, że no to są, te piwnice są dość wysokie i zastanawialiśmy się zawsze, po co zbudowano pod krużgankami te piwnice, skoro one nie miały, nie miały specjalnych żadnych funkcji. Co prawda po przeciwległej stronie od wejścia jest, była instalacja odwadniająca dziedziniec i wyprowadzająca tą wodę na zewnątrz. No ale to była jedna rura, do której można było zrobić jakiś kanał techniczny i tam się dostać. Po co w takim razie zrobiono te piwnice dookoła i czemu one miały służyć? To jest też taka, taka ciekawa historia, która no, wymaga jakiegoś tam wyjaśnienia i zastanowienia się. Na tą chwilę nie wiemy. Nie wiemy też do jakich celów wykorzystywano te piwnice, które są pod nami. Co tam się działo, czy, były to, czy przechowywano coś, czy ewentualnie służyły innym celom. Dlaczego to wyjątkowe miejsce ma tak negatywne konotacje? No to znaczy, nie rozumiem tego, dlaczego dobra dopracowano albo na, nałożono na ten obiekt taką aureole. Co prawda były tutaj jakieś tam spotkania okultystyczne, satanistyczne, można powiedzieć, coś tu się działo. Ale to są czasy już powojenne, czasy lat 90., takiej dzikiej młodości, dzikiej wolności. No, nie wiem, może ktoś zbija, no, nie powiem, kapitał na. na pokazywaniu tego, że jest to miejsce nazizmu i miejsce straszne, to nie było miejsce straszne. To, co wspomniałem wcześniej, jeszcze w latach 60-tych było odbierane jako normalny budynek, normalne miejsce bez jakichś tam wstawek typu, typu właśnie zło, strach, cierpienie i takie, takie słowa. Czy jest szansa, by obiekt powrócił do życia? Myślę, że tak, oczywista. No, można go czarować i można tutaj zrobić bardzo ciekawe miejsce tętniące życiem, z tego względu, że to tak już tak się działo i tak tutaj było. Bardzo fajnie by się gdy ułożyło, gdybyśmy, gdyby się potwierdziły w dalszych badaniach te obiekty, które nam wyszły tutaj na badaniach georadarowych, podziemne. Być może by była to dodatkowa atrakcja, która by łączyła ten obiekt i jak gdyby podnosiła jego wartość turystyczną, choć sam w sobie jest wartością turystyczną, ponieważ odwiedzają go bardzo często ludzie z zewnątrz poza brzycha. Częściej tutaj dawno też przyjeżdżali Niemcy w tym okresie może trochę mniej, ale no jest to obiekt turystyczny. Jest to obiekt turystyczny, koło którego się kręci ruch turystyczny, ruch eksploracyjny. No, gdyby jeszcze wypalił ten Central Bankow, podziemny dworzec i gdyby można było zrobić taką kolejkę, która by się poruszała stąd do zamku książ. Coś takiego dzieje się w metrze berlińskim, gdzie uruchomiono przejazdy odkrytymi platformami. Turyści siedzą na tych platformach i oglądają tunele od wewnątrz metra berlińskiego, oglądają elementy infrastruktury podziemnej. To nie jest sam przejazd z miejsca A do miejsca B, tylko takie właśnie poznanie turystyczne i techniczne. Gdyby tutaj była taka trasa łącząca miejsca ciekawe Wałbrzycha, no byłoby to bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajna sprawa.